Podzamcze Chęcińskie to miejscowość położona 15 km od Kielc. Oddalona zaledwie kilka kilometrów od Zamku Chęcińskiego, zaprasza nie tylko pięknem natury, ale także atrakcjami Regionalnego Centrum Naukowo-Technologicznego. Zanim jednak wejdziemy do środka, zapraszam Was na spacer po pięknej okolicy. Chodźcie! W jego skład wchodzi odrestaurowany dwór, pełniący obecnie funkcję centrum kongresowego, nowoczesny budynek Centrum Naukowego oraz Biobank Świętokrzyski. Przed Regionalnym Centrum Naukowo-Technologicznym znajduje się ciekawie zagospodarowany plac zabaw. Jest on jednak nietypowy. Atrakcje dla dzieci zostały zaprojektowane tak, aby dzieci bawiąc się mogły się jednocześnie uczyć. Centrum to także miejsce spotkań ludzi o wyjątkowych zainteresowaniach. Gdzie indziej gościły łaziki marsjańskie? Zapraszam Was do pierwszego świętokrzyskiego quizu o Leonardzie da Vinci. Zadam Wam 5 zagadek. Spróbujcie na nie odpowiedzieć. Zaczynamy test wiedzy o Leonardo da Vinci. Przez cały test poprowadzi Was Piotr Chrapkowski. Zacznijmy od zagadki dziwnego pisma, jakim posługiwał się Leonardo. Czy wiecie, dlaczego używał on pisma lustrzanego? Znacie odpowiedź? Macie 15 sekund. Czas start. Czas minął. A jaka jest właściwa odpowiedź? Zachowało się prawie 6 tysięcy ocalałych stron notatek Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci był leworęczny i uwaga, pisał od strony prawej do lewej. Aby odczytać jego notatki, należy przyłożyć do nich lusterko i za pomocą odbicia lustrzanego rozszyfrować zapiski. Przechodzimy do kolejnego pytania. Jedną z niewielu konstrukcji zrealizowanych przez ówczesnych, a zaprojektowanych przez Leonarda jest ten oto mechaniczny lew, zrealizowany na zamówienie króla Francji. Charakterystyczną rzeczą jest to, iż posiada on w swoim pysku kwiat lilii. Odpowiedzcie mi, kochani, dlaczego jest to akurat ten kwiat? Czas start. Czas minął. A jaka jest właściwa odpowiedź? Lilie były symbolem ludu florenckiego, a to właśnie na ich zlecenie został zaprojektowany i skonstruowany lew mechaniczny. Lew mechaniczny został podarowany królowi Francji, Franciszkowi I. Miał obok króla spacerować, następnie zatrzymać się przed nim i z klatki piersiowej miały wysypać się lilie. Miało to w pewien sposób zabawić króla Francji. Przed nami trzecie pytanie w naszym teście. Leonardo da Vinci to tajemnicza postać. Jego historia owiana jest legendą. Jednym z jego najbardziej mistycznych obrazów jest ta oto Ostatnia Wieczerza. Można na temat niej zadać mnóstwo pytań, ale mnie interesuje jedno konkretne. Czy wiecie może, skąd na tym obrazie wziął się ten nóż? Jestem niezwykle ciekaw Waszych odpowiedzi. Czas start. Czas minął. A jaka jest właściwa odpowiedź?
Na malowidle widzimy rękę trzymającą nóż tuż za trzecim apostołem po prawicy Jezusa. Ze względu na zły stan malowidła początkowo twierdzono, że ręka ta nie należy do żadnego z apostołów. Jednak obecnie bardzo łatwo stwierdzić, że jest to ręka, która należy do świętego Piotra. Gwałtowna reakcja świętego Piotra na słowa Jezusa „jeden z was mnie zdradzi”, jak również fakt, że trzyma on w ręce nóż, może odwoływać się do późniejszych wydarzeń w Getsemani, kiedy to święty Piotr, stając w obronie Jezusa, odciął jednemu z napastników ucho. Następne pytanie to jeszcze większe wyzwanie. Największym marzeniem Leonarda było latanie. Obserwował lot ptaków i próbował skontrolować skrzydła działające w podobny sposób. Ale czy maszyny latające Leonarda naprawdę działały? Czas start. Czas minął. A jaka jest właściwa odpowiedź? Leonardo projektował również maszyny latające. Jednym z jego pomysłów był wielki latawiec. Wielki latawiec skrzydła miał mieć rozpięte na siatkowym szkielecie, a ogon ułożony wachlarzowo jak u ptaka. Leonardo również przedstawił mechanizm działania za pomocą uchwytu, którym miałby posługiwać się pilot. Pora na ostatnie pytanie testu. Jak na człowieka wyprzedzającego swe czasy, Leonardo konstruował mnóstwo fantastycznych wynalazków. Ale czy kiedykolwiek był konstruktorem maszyn wojennych? Czas start. Czas minął. A jaka jest właściwa odpowiedź? W notatkach Leonarda znajduje się szereg maszyn wojennych, m.in. bombarda multipla. Początkowo twierdzono, że bombarda ma znajdować się na wieży, jednak obecność kół łopatkowych pokazuje nam, że jest to okręt wojenny. Koła łopatkowe mogły działać w jedną stronę, w drugą albo niezależnie od siebie. 16 dział ułożonych dookoła w takiej samej odległości. Strzały mogły odbywać się w 16 różnych kierunkach, w jedno miejsce 16 razy albo z dwóch na przeciwległych brzegów. Ja nie znałem wszystkich odpowiedzi dotyczących Leonardo da Vinci. Jeżeli chcecie się dowiedzieć czegoś więcej, nie tylko o nim, ale jak również o ciekawostkach naukowych, które Was interesują, zapraszam Was do Centrum Naukowego w Podzamczu. Do zobaczenia. Centrum już teraz jest chętnie odwiedzane przez dzieci i młodzież. Znajdują oni tutaj nie tylko wiedzę na temat Leonardo da Vinci, ale na prawdziwych przykładach odkrywają również funkcjonowanie świata. Jaki jest Wasz wynik w teście Piotrka Chrapkowskiego? Każdą wiedzę można zgłębiać. Warto więc udać się do Centrum Naukowo-Technologicznego w Podzamczu Chęcińskim.